Dzisiaj ciekawa kombinacja, szydełko tunezyjskie i koraliki. Dlaczego ciekawa? Ponieważ pozwala na robienie takiego bardzo fajnego efektu, czyli dużej ilości koralików nawlekanych w dość wysokich kolumienkach. Oczywiście ilość koralików jest dowolna, mogą być 2, 4, 5 albo 12 albo 38. Tutaj nie ma, i to rzeczywiście nie ma żadnych ograniczeń. Ogranicza nas tylko własna fantazja. Jak sobie z tym poradzić i co nam będzie potrzebne? Oczywiście robótka i szydełko, którym robimy całość. Do tego koraliki. Do tego drugie szydełko, przez które będziemy w stanie, a raczej na które będziemy w stanie te koraliki nawlec. Tak uzbrojone jesteśmy w stanie zacząć. A zaczynamy w tym rzędzie, w którym nabieramy oczka na szydełko. Obiecuję, będzie prosto, efektownie i spektakularnie. Zaczynamy od pierwszego oczka, czyli brzegowego. I ono jest lekko wyciągnięte. Na mniejsze szydełko nabieramy tyle koralików, ile ma się znaleźć na danym oczku. U mnie tym razem będą dwa. Jeżeli tych koralików jest więcej, to wkładamy je partiami. Czyli trafiają te koraliki na oczko, a później na docelowe szydełko trafia samo oczko. Dociskamy tak, żeby między koralikami a szydełkiem nie było żadnych dziur. I następne. Ja wolę to robić szydełkiem tunezyjskim, czyli wyciągam sobie kolejne oczko. I teraz uwaga, delikatnie zostawiam je, jak widzicie, bez niczego. Dwa koraliki. Dwa koraliki trafiają na to wydłużone oczko. I znowu dociskam, dociągam, żeby te oczka nie wychodziły zbyt luźne. I kolejne. Oczywiście ja to pokazuję na splocie podstawowym, ale wcale na splocie podstawowym nie musimy tego robić. Możemy to robić na dowolnym. Na podstawowym, nie ukrywajmy, wygląda to spektakularnie przez to, że nagle w płaszczyźnie splotu podstawowego pojawiają nam się koraliki. Ja tutaj nabieram kolejne dwa. Trafiają na oczko, oczko na szydełko i dociągam. I następne. Jak widzicie, filozofii wielkiej w tym nie ma. Teraz to, co powiedziałam. Liczba tych koralików, które wkładamy, może być zupełnie dowolna. Może być jedno, może być dwa, ale naprawdę możecie tworzyć całe gigantyczne połacie koralikowe. Mało tego, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie wyliczyć, ile koralików ma poziomo, ile koralików chce zrobić pionowo i tworzyć całe kolorowe obrazy. Dosłownie malując koralikami. Wtedy trzeba to sobie rozrysować, jakie koraliki w pionie wkładamy, dokładnie tak włożyć to na poszczególne oczka i uwierzcie, możecie stworzyć wzory geometryczne, kwiatowe, jakiekolwiek sobie wymarzycie, układając odpowiednio koraliki. Tym sposobem, to zrobię już samodzielnie, dojdę do końca rzędu. A później po prostu zamknę oczka. I ja to pokażę w tej chwili, żebyście miały wszystko od razu. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest koniec robótki, ostatnie oczko i zamykamy. Dokładnie tak jak zawsze, powolutku wracając. I następny rządek będzie już robiony jak najbardziej normalnie. Pokażę Wam to teraz na poprzednim fragmencie z koralikami. Na co zwrócić uwagę, żeby wyglądało to idealnie? Przede wszystkim na to, żeby koraliki były dobrane wielkościowo. Jeżeli dobierzemy malutkie koraliki, to między tymi koluminkami powstanie ażur. Natomiast jeżeli chcemy mieć taki efekt, jakby koraliki tworzyły nam jedną płaszczyznę, to musimy wybrać takie, żeby dwa obok siebie na tych koluminkach w zasadzie się dotykały. I jeszcze jedna sprawa, tym razem związana z kwestiami pionowymi. Czyli zobaczcie, że jeżeli koraliki dociśniemy do dołu, a na górze będziemy pilnować, żeby oczka były ścisłe na szydełku, to koraliki ułożą nam się tak idealnie w płaszczyźnie robótki, że nie ma żadnych dziur i wygląda to jak kolejny pasek. Efekt moim zdaniem świetny. I jeszcze jedna zachęta.
Składanie koralików pojedynczo, podwójnie, poszóstnie czy podziesiątnie na oczka, które wkładamy na szydełko, to jest jedna możliwość, ale bardzo zachęcam Was do eksperymentowania. Bo kto powiedział, że zamykając oczko, nie można włożyć koralika na to oczko, które powstaje po zamknięciu? Jeszcze większe możliwości mamy, kiedy nasz splot nie jest splotem podstawowym, a korzystamy na przykład ze słupków czy podwójnych słupków. Eksperymentujcie z koralikami, jeżeli tylko macie na to ochotę, sprawdzając, jak one wyglądają po włożeniu ich na jakiś fragmencik robótki, który wyda Wam się ciekawy. Może się okazać, że efekt będzie świetny. Ja pokazuję to, co mnie się bardzo spodobało, szczególnie, że cały szal jest dość geometryczny i przepis na ten szal, taki ogólny, znajdziecie na stronie w wpisie, do którego link jest pod filmem. Mam nadzieję, że może komuś efekt geometrycznych pasków i cegiełek spodoba się na tyle, że będzie miał podobny szal. Jak widzicie, ten jeszcze zmienia kolor z różowego na bardziej różowy, ale oczywiście mógłby być równie dobrze jednokolorowy. Przepis we wpisie. Mam nadzieję, że koraliki i szydełko tunezyjskie to będzie coś, co pokochacie tak samo bardzo jak ja.